Ej, bo słyszycie, tam eter cały. Widzicie, słuchają w radio, że tak grzecznie powietrzą. Ta płyta teraz, po kilku miesiącach, podoba ci się tak samo, może bardziej? Dwa cheeseburgery, jeden hamburger. Akurat nie do mnie zadające pytanie, bo ja jestem takim dziwnym egzemplarzem, ale nie jedynym w naszym, czyli muzycznym gronie. Gdzieś tam w głowie jest, cały czas o tym myślę, każdego dnia. Wydaje mi się, że ta płyta ma taką samą wartość, jaką miała w momencie, kiedy ja butelkami chciałem. No nie ma co tego wychodzić. Znaczy nie, no to ja daję na wymianę. Stworzone przez nas. Ale ja mam i dużo. Ja dwa cheeseburgery i... Tu butelek jest na dobre 10 zł, proszę pani. Na pewno. Znaczy ja pani dam i potem pani zabierze, dobra? Ja nie będę za. Nie, proszę pana, pan je teraz zabierze. Na tej płycie. Zaraz zabiorę, tylko pani zabierze, a ja położę. A to powiem co, że to słuchacz. Dwa cheeseburgery, jeden hamburger, chciałem butelkami. Ale dlaczego? No przecież na wymianę są. Dobra. Ale butelkami nie można? Nie. Dlaczego? A wszędzie można, co jak tu nie można? Wszędzie można płacić butelkami. No dobra, ale to proszę pani, no, za jednego cheeseburgera. Za cheeseburgera chociaż. Za dwa, hamburgery. To tak, że za cheeseburgera nie, ale za hamburger. A na stronie było napisane, że przyjmujecie. Nie? To ja musiałem pomyśleć, to w KFC pewnie, tak? W KFC wtedy, ja bym tam na pewno przyjął. No tak, bo jak usłyszałam pierwotną, w ogóle zupełnie pierwotną wersję tego... A może, może chociaż dla jednego? Zrobiło mi się... Nie? Czy ja mogę butelkami płacić, czy pani? O, butelkę... Na butelki pani nie ma? Nie, nie, nie. Ale to za jednego cheeseburgera. Pani, co jest? Wyjebali mi pod klatką 1,5 tony ziemniaków. Kto to sprzątnie? Kto to sprzątnie, się pytam? Co jest? Z Ząbkowskiej dzwonię.